Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Miłość Boga Ojca, łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi. I z Duchem Twoim. Chrześcijanin to człowiek wdzięczności. A zatem wie, że wszystko, co dobre, od Boga pochodzi i ku Niemu kierujemy zatem nasze dziękczynne hymny. I nie ma, możemy śmiało powiedzieć, piękniejszej szkoły wdzięczności. I nie ma lepszego sposobu wyrażenia naszej wdzięczności wobec Stwórcy, wobec Boga za tegoroczne zbiory, jak właśnie Eucharystia. Dlatego też z radością przepełniającą nasze serca chcemy dziś, w czasie tej mszy świętej, złożyć nasze podziękowania Bogu. Gromadzi się dzisiaj tutaj nasz powiat głubczycki, wszystkie gminy, sołectwa. Wszyscy goście zaproszeni przybyli na naszą dzisiejszą uroczystość, aby wspólnie dziękować Bogu za tegoroczne zbiory. Zanim to uczynimy, najpierw prześprośmy Pana Jezusa za wszystkie nasze grzechy, słabości i zaniedbania, byśmy mogli w tej mszy świętej godnie uczestniczyć. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego.
niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. Chwalimy Cię, błogosławimy Cię, wielbimy Cię, wysławiamy Cię, dzięki Ci składamy, bo wielka jest chwała Twoja. Się. Panie nasz Boże, składamy Tobie dziękczynienie za plon, które ziemia wydała dla naszego dobra i za działanie Twojej opatrzności. Spraw, aby na glebie naszych serc dojrzewały owoce sprawiedliwości i miłości. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Czytanie z Księgi Powtórzonego Prawa. Mojżesz przemówił do ludu słowami: Twój Pan, Pan mógł prowadzić Cię do ziemi pięknej, ziemi obfitującej w potoki, źródła i strumienie, które tryskają w dolinie oraz na górze, do ziemi pszenicy, jęczmienia, winorośli, drzewa figowego i granatowego, do ziemi oliwek, oliwy i miodu, do ziemi, gdzie nie odczuwasz niedostatku, nasycić się chlebem, gdzie Ci niczego nie zabraknie, do ziemi, której kamienie zawierają żelazo, a z jej góry wydobywa się miedź. Najedz się, nasycisz i będziesz błogosławił Twego Pana Boga za piękną ziemię, którą Ci dał. Szczęść się, by nie zapomniał o Twoim Panu Bogu, lekceważąc przestrzeganie Jego poleceń, nakazów i praw, które ja Ci dzisiaj daję. A gdy się najesz i nasycisz, zbudujesz sobie piękne domy i w nich zamieszkasz, gdy Ci się rozmnoży bydło i owce, obfitować będzie w srebro i złoto. I gdy wzrosną Twe dobra, niech Twe serce nie unosi się pychą. Nie zapomnij o Twoim Panu Bogu, który Cię wywiózł z ziemi egipskiej, z domu niewoli. On Cię prowadził przez pustynię wielką i straszną, pełną wężów jadowitych i skorpionów.
przez pustynię suchą, bez wody. On ci wyprowadził wodę ze skały najtwardszej. On żywił cię na pustyni manną, której nie znali twoi przodkowie. Chcą cię utrapić i wypróbować, aby ci w przyszłości wyświadczyć dobro. Obyś mnie powiedział w sercu, to moja siła i moc moich rąk zdobyły to bogactwo. Pamiętaj o swoim Panu Bogu, bo On udziela ci siły do zdobycia bogactwa, aby wypełnić dzisiaj przymierze, jakie poprzysiągł swoim przodkom. Oto Słowo Boże. Bogu niech będą dzięki. Drogę, Jego zbawienie wśród wszystkich narodów. Błogosławi ziemia plony dała. Niech Ciebie Boże wysławiają ludy, niech wszystkie narody oddają Ci chwałę. Cieszą i weselą, bo rządzisz ludami sprawiedliwie. Bóg błogosławił, ziemia plon wydała. Ziemia wydaje swój owoc, Bóg nasz Pan nam błogosławił. Niechaj nam Bóg błogosławi, niech się poboją wszystkie krańce ziemi. Bóg błogosławi, ziemia plon wydała. Czytanie z pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Tymoteusza. Umiłowany, wielkim zyskiem jest pobożność wraz z poprzestawaniem na tym, co wystarczy. Nic bowiem nie przynieśliśmy na ten świat, nic też nie możemy z niego wynieść. Mając natomiast żywność i odzienie i dach nad głową, bądźmy z tego zadowoleni. A ci, którzy chcą się bogacić, padają w pokusę i w zasadzkę oraz liczne, nierozumne i szkodliwe pożądania. One to pogrążają ludzi w zgubę i zatracenie, albowiem korzeniem wszelkiego zła jest chciwość pieniędzy. Za nimi to uganiając się, niektórzy zabłąkali się z dala od wiary i siebie samych przeszyli wielu boleściami. Ty natomiast, o człowiecze Boży, uciekaj od tego rzeczy, a pożądaj za sprawiedliwością, pobożnością, wiarą, miłością, wytrwałością, łagodnością. Bogatym na tym świecie nakazuj, by nie byli wyniośli, nie pokładali nadziei w niepewności bogactwa, lecz w Bogu, którym nam wszystkiego obficie udziela do używania. Niech czynią dobrze, bogacą się w dobre czyny, niech będą hojni, uspołecznieni, odkładając do skarbca dla siebie samych dobrą podstawę na przyszłość, aby osiągnęli prawdziwe życie. Oto Słowo Boże. Bogu niech będą dzięki. Alleluja! Alleluja, alleluja, alleluja.
Pan z wami. I z Duchem Twoim. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Chwała Tobie, Panie. Jezus powiedział do tłumów: uważajcie i strzeżcie się wszelkiej chciwości, bo nawet gdy ktoś opływa we wszystko, życie jego nie jest zależne od jego mienia. I opowiedział im przypowieść. Pewnemu zamożnemu człowiekowi dobrze obrodziło pole i rozważał sam w sobie, co tu począć. Nie mam gdzie pomieścić moich zbiorów. I rzekł, tak zrobię, zburzę moje spichlerze, a pobuduję większe i tam zgromadzę całe zboże i moje dobra. I powiem sobie, masz wielkie zasoby dóbr na długie lata złożone, odpoczywaj, jedz, pij i używaj. Lecz Bóg rzekł do niego, głupcze, jeszcze tej nocy zażądają twojej duszy od ciebie, komu więc przypadnie to, coś przygotował? Tak się dzieje z każdym, kto skarby gromadzi dla siebie, a nie jest bogaty przed Bogiem. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Drodzy bracia w kapłaństwie, którzy przybyliście na naszą uroczystość, szanowni przedstawiciele władz samorządowych szczebla wojewódzkiego, powiatowego i gospodarza gminy naszej Branice, wszystkich gmin, wszystkich burmistrzów i wójtów z całego naszego powiatu. Drodzy przedstawiciele kultury, przedsiębiorczości i nauki, służby zdrowia, przedstawiciele służb mundurowych, droga młodzieży, ale przede wszystkim wy, ukochani rolnicy, gospodarze dzisiejszej uroczystości i wy, dożynkowi starości. Zaledwie kilka minut temu słyszeliśmy śpiew psalmu responsoryjnego, a w nim słowa, które wszyscy powtarzaliśmy. Ziemia wydała swój plon, Bóg nam pobłogosławił. A nieco wcześniej Mojżesz przemawiał do ludu takimi słowami. Pan Bóg twój wprowadzi cię do ziemi pięknej, ziemi obfitującej w potoki, źródła, strumienie, które tryskają w dolinie aż na górze, do ziemi pszenicy i jęczmienia, do ziemi, gdzie nie odczuwając niedostatku, nasycisz się chlebem, gdzie ci niczego nie zabraknie. Najesz się, nasycisz i będziesz błogosławił Pana, Boga Twego za piękną ziemię, którą Ci dał. Te słowa napełniają radością. Napełniają radością i zachęcają nas wszystkich do uczestnictwa w tej radości, do której zaprasza nas Pan Bóg. Nas, swoje dzieci. Kochani, tę radość prawdziwą odnajdujemy w tym dzisiejszym święcie. O tej radości mówią te przepiękne wieńce dożynkowe, ale przede wszystkim pełne wdzięczności nasze serca. Wszyscy doskonale wiemy, kochani, że dożynki mają swoją historię,
i mają dzień teraźniejszy. Mają też swoją przyszłość. Z dożynkami, popatrzcie, zawsze wiążą się wyjątkowo bogate w treści wychowawcze zwyczaje. Ponieważ tak naprawdę dożynki są po prostu wielkim świętem życia. Największym w rzeczywistości. I dlatego, kochani, w to święto przychodzimy do Pana Boga. Z tego względu nie milkną nasze modły wdzięczności, ale i nasza nadzieja na przyszłość. Przeżywając dożynki na pamięć, warto przywołać taki obraz, który dzisiaj już jest bardzo rzadki. Gdzieś wyczytałem, że w pierwszym wydaniu elementarza polskiego, który wydał pan Falski, na ostatniej stronie okładki znajdował się przecudowny obraz, którego dziś już nie zobaczymy. I dziwnym trafem na różne sposoby poszukiwałem takiego najstarszego egzemplarza, elementarza i nie znalazłem. Bo te, które zostały już wydane po wojnie, już tego obrazka na ostatniej stronie nie miały. A był to obraz, który pokazywał to, co dzisiaj dla młodego pokolenia jest może trochę jak bajka. Wyglądał bardzo skromnie. Na zwyczajnym, szarym papierze. Bez kolorów. Ukazywał pole, na którym w przestrzeni nieba frunęło jakby kilka ptaków. Ale w centrum było widać rolnika, który w rękach trzymał pług, który ciągnął koń napinający mięśnie. A rolnikowi towarzyszyły wrony, a może kruki, które od czasu do czasu wydobywały z gardeł chrapliwe głosy. Cierpliwie czekały na każdego robaka, który pojawiał się na wierzchu świeżej skiby. I wtedy pokrakiwały radośnie. A rolnik uważnie patrzył na linię skiby, wzrokiem mierzył jej głębie. Robił to starannie, bo dobrze wiedział, że od tego, jaka będzie ta skiba, w dużej mierze zależeć będzie przyszłoroczny plon. Bardzo prosty obraz. Może nieco sentymentalny, ale nie to jest ważne. Ważne jest coś innego. Oto patrząc oczyma wyobraźni na ten obraz, widzimy harmonię. Przedziwną harmonię pomiędzy światem materii martwej i żywej. Pomiędzy ziemią, a pewną jesienną szarością nieba. Co więcej, pomiędzy ptakami, tymi na niebie i tymi na ziemi. Pomiędzy rolnikiem, a pługiem i koniem. I podsumowując to wszystko, można powiedzieć, że urzeka nas w tym obrazie ta harmonia pomiędzy człowiekiem i całym światem. Ta harmonia daje o sobie znać w tym uzgodnieniu interesów. Tu nie widać żadnych tarć. Najpierw na ziemi jest człowiek, który zaprzęga konia do pługa i rusza. Zaraz potem pojawia się ptactwo, jakby orszak sanitarny czyści glebę. A ona się otwiera na ziarno i w końcu pojawia się plon. Dzisiaj niemal zupełnie znikły konie z naszych pól. Z tego, co wiem, choćby w takim Błodzieninie nie ma konia ani jednego. Może jeden gdzieś się tam jeszcze uchował i jest schowany, że go nie widziałem. Ale jeśli nawet już jest, to nie służy do tego, czemu służył wcześniej. Zupełnie inaczej wygląda dzisiaj pług. I całkowicie bezużyteczny okazuje się bat. A ptaki nieraz strasznie podenerwowane
bo nie wiedzą, ile mają czasu na zrobienie porządku na polu. Dawniej cieszący się bezpieczeństwem zając mógł w ostatniej chwili odskoczyć na bok od pługa. Dzisiaj tak już nie jest. Dawna harmonia wypracowana przez wieki została zachwiana. Pojawił się ciągnik, ugniata ziemię kombajn i cała rzesza przeróżnych maszyn i człowiek zhardział. Nie idzie już po ziemi, ale wysoko wdrapuje się na siodełko traktora, kombajnu i patrzy z góry. Niestety nie wszystko widzi. Czasem zdany na GPS-a, sam ten nowoczesny sprzęt nie prowadzi, tylko kieruje nim GPS. A ten albo nie dostrzega, albo nawet jeśli sam kierowca patrzy, to nieraz za późno jest, kiedy dostrzeże zająca. Nie ma czasu batem przepędzić stada kiedyś biegających po polu młodziutkich kuropatw. I chociaż popatrzcie, ziarna może jest więcej, ale życia mniej. Mniej zwierząt, mniej ptaków, mniej śpiewów. Technika zagłusza swoim warkotem i odstrasza, wreszcie czasem niszczy. I wtedy w sercu człowieka rodzi się pytanie. Bolesne niestety. Czy jest szansa na powrót do harmonii? Przecież musi być jakiś sposób. Przez wieki było różnie. Różnie wyglądała gleba. Czasem zagubiona gdzieś na początku pomiędzy pniami drzew na karczowiskach. Inne były pługi. I z końmi też nie zawsze było dobrze. Czasem używane były krowy czy woły. A jednak do tej harmonii zawsze dochodzono. Dzięki czemu? Chyba jest jakaś pozytywna odpowiedź. Przypomnijmy więc sobie, co słyszeliśmy w dzisiejszym drugim czytaniu z listu świętego Pawła do Tymoteusza. Ty natomiast, o człowiecze Boży, uciekaj od tego rodzaju rzeczy, a podążaj za sprawiedliwością, pobożnością, wiarą, miłością, wytrwałością, łagodnością. Hojny jest ten święty Paweł. Podaje nam tak wiele wątków do myślenia, do przemyślenia, do zastanawiania się i podpowiada nam, na co powinniśmy zwracać uwagę, aby ponownie nad naszymi polami i przy okazji prac polnych dała o sobie znać ta prawdziwa harmonia. Mówimy nowy czas, nowe zwyczaje. Ale warto by one zawsze były zakorzenione w Panu Bogu. W słowach świętego Jana Pawła II możemy odnajdować to, co jest niezbędne, aby ta harmonia pomiędzy rolnikiem a ziemią utrzymywała swoją moc i swój urok. Przed laty, jak określamy nasz papież, dziś już święty Jan Paweł II, w Krośnie tak wołał. Szanujcie każde ziarno zboża, kryjące w sobie cudowną moc życia. Uszanujcie również ziarno Słowa Bożego. Niech z ust polskiego rolnika nie znika to piękne pozdrowienie, szczęść Boże i niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Pozdrawiajcie się tymi słowami, przekazując w ten sposób najlepsze życzenia. W nich zawarta jest wasza chrześcijańska godność. Nie dopuśćcie, aby ją wam odebrano, bo próbuje się to robić. Świat pełen jest zagrożeń. Docierają one poprzez środki przekazu także do polskiej wsi. Twórzcie kulturę wsi, w której obok nowych wymiarów, jakie niosą czasy, pozostanie jak u dobrego gospodarza. Miejsce na rzeczy stare, uświęcone tradycją, potwierdzone przez prawdę wieków. I kochani, w tym cytacie nie ma nic o traktorach,
Nie ma nic o kombajnach, nie ma nic o kosiarkach. Nie ma tych słów. Ale jest to wszystko, co jest niezbędne, aby na wsi, aby na polu dała o sobie znać harmonia. To człowiek, to każdy z nas jest jej współautorem. I do tego współautorstwa nieustannie zaprasza nas Pan Bóg. Pamięć o tym winna być żywa i dawać o sobie zawsze znać. Byśmy zawsze, w każdej sytuacji, w każdych okolicznościach do Boga się odwoływali. Dlatego nadal ma swoją wymowę bardzo ważne życzenie, takie, gdy w krótkich słowach wypowiadamy je do drugiego. Zostań z Bogiem. Niech Bóg cię prowadzi. Myślę, że też inaczej prowadzi się traktor czy kombajn, kiedy wsiadając nań człowiek się przeżegna. Kiedy znak krzyża uświadomi obecność Chrystusa, który nas do końca umiłował. Obecność tego, który nas do tego zaprasza, abyśmy byli jedno. Maszyny rolnicze mimo górnego siedzenia można prowadzić czujnie. Można się zatrzymać, gdy zobaczymy nieporadnego małego zajączka albo zalęknione przepiórki. I nie wolno nam zapominać o kulturze wsi. I to wcale nie jest jakaś konkurencja dla miasta. To nie ma nic wspólnego z jakimś konkurowaniem. Bo kultura wsi przez wieki jednoczyła ludzi pracujących na roli, przekazywana z dziada, pradziada. I w tym przekazie mogą nam pomagać środki komunikacji społecznej, bo przecież papież, jak to usłyszeliśmy, zwracał na niebezpieczeństwa, które ze strony mediów płyną. I my to doskonale widzimy. I dlatego tak bardzo ważne jest, byśmy potrafili być jedną rodziną. Przed laty Maria Rodziewiczówna w swej powieści zatytułowanej Szary proch tak pisała. Wiara jak ojciec, co uczy i prowadzi. A ziemia jako matka, co kocha i pieści, choć często płacze. Wiara jak ojciec. Ziemia jak matka. Przedziwne rodzicielstwo. Ważne. Sprawdzone na przestrzeni wieków i wciąż temu światu potrzebne. A teraz, w tych czasach, w których my żyjemy, może jeszcze bardziej niż przed wiekami. Rolnictwo bowiem nie może być tylko zawodem, nie może być tylko pracą, nie może być tylko sposobem na zarabianie pieniędzy i pomnażanie majątku, ale jest czymś więcej. Jest jedną z najwspanialszych służb, jest powołaniem. Może warto przy tej okazji sięgnąć do początków, kiedy to Pan Bóg stworzył człowieka. W Piśmie Świętym czytamy: i tak stworzył Bóg człowieka na obraz swój, stworzył go na swoje własne podobieństwo, stworzył mężczyznę i niewiastę i pobłogosławił im, mówiąc: bądźcie płodni, rozmnażajcie się, zaludniajcie ziemię i bierzcie ją w posiadanie. Człowiek bierze ziemię w posiadanie, czyli musi dbać o nią jak o swoją własność. Powinien troszczyć się o to, by nie wyjałowiała, aby nie leżała odłogiem. Bo ziemia musi żyć. Żyć na swój sposób, ale żyć. Czegoż nam więcej potrzeba? Jeśli jest Bóg, jeśli jest Polska i jeśli jest dom ojczysty. Trzeba umieć to nieustannie doceniać. Trzeba za to szczerze i gorąco dziękować Panu Bogu. W tym wymiarze, który czynimy i w którym uczestniczymy dzisiaj szczególnie. Dziękować za ten rok, za tegoroczne zbiory, za was wszystkich tutaj obecnych. Przybyliście na te dożynki w poczuciu wdzięczności Stwórcy za wszystko, co mogliście uhodować, co byliście w stanie zebrać.
ja wam z całego serca za waszą pracę, za wasz wysiłek, za wasz trud dziękuję. Podziękowanie składam wszystkim delegacjom z wieńcami dożynkowymi. Gratuluję wysiłku i pracy, ale jeszcze bardziej piękna, jakby naturalnej urody wyróżniającej każdy z tych wieńców, bez wynoszenia się nad inne. A owocem duchowym niech będzie to ostrzeżenie, jakie wypowiadał Chrystus przed wiekami, nawołując do tego, abyśmy pracując i osiągając plony z ziemi, nie zapominali, że każdy z nas prawdziwie bogaty jest na tyle, na ile miły jest Bogu. Bądźmy wierni Panu Bogu. Pielęgnujmy te katolickie zwyczaje i trwajmy przy krzyżu Chrystusowym. Niech znak krzyża Chrystusowego towarzyszy każdej naszej pierwszej skibie na polu i każdej siejbie. Niech wieńczy żniwa, niech błogosławi ziarno i czyni pożywnym każdą kruszynę chleba. Niech umacnia rodzinę, niech nas uczy jedności w dobru i prawdzie, darząc tą szczególną harmonią. Niech nas prowadzi po ziemskich drogach ku Ojczyźnie Niebieskiej. Krzyż, znak cierpienia i ofiary, ale źródło miłości i świadek najwspanialszego zwycięstwa, bo zmartwychwstania. Amen. Wyznajmy naszą wiarę. Wierzę w jednego Boga, dla naszego zbawienia zstąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem. Krzyżowany również za nas pod Poncjuszem Piłatem został umęczony i pogrzebany i zmartwychwstał dnia trzeciego, jak oznajmia Pismo, i wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca i powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a królestwu Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę, którym mówił przez proroków. Wierzę w jeden, święty, powszechny i apostolski Kościół. Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów i oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen. Wszechmogący Boże, w tym uroczystym dniu dożynek powiatu Głubczyce i gminy Branice pragniemy przedstawić Tobie nasze prośby. Stwórco łaskawy, dziękujemy Ci za naszą przynależność do wspólnoty Kościoła i błagamy, abyś go zachował od zasadzek nieprzyjaciół, widzialnych i niewidzialnych. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Stwórco nieba i ziemi, dziękujemy Ci za tegoroczne zbiory i błagamy, aby zrobiono z nich dobry użytek i by na świecie nikt nie cierpiał głodu. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Stwórco rzeczy widzialnych i niewidzialnych, dziękujemy Ci za Twoją troskę o każdego człowieka i błagamy,
abyś wejrzał na wszystkich znajdujących się w różnych potrzebach i przyszedł im z pomocą. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Stwórco Wszechświata, dziękujemy Ci za wszystkich, którzy natrudzili się przy tegorocznych zbiorach i błagamy, abyś wynagrodził im ich szlachetny wysiłek. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Stwórco nieśmiertelny, dziękujemy Ci za nadzieję życia wiecznego i błagamy o szczęście wieczne dla tych, którzy odeszli do wieczności. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Stwórco rodzaju ludzkiego, dziękujemy Ci za to, że mamy co jeść i w co się przyodziać oraz gdzie mieszkać i błagamy Cię, byś chronił nas i nasz dobytek od wszelkich nieszczęść. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas. Dobry Boże, usłysz wołanie Twoich dzieci i przyjmij prośby, które do Ciebie zanosimy. Przez Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który żyje i króluje na wieki i wieku. Amen. Jeszcze chwilę stoimy. Teraz będzie miał miejsce obrzęd błogosławieństwa koron żniwnych. Bardzo zatem proszę, by poszczególne delegacje, które przybyły z koronami, wyszły teraz z kościoła i stanęły przy swoich koronach. Tak byśmy mogli potem sprawnie je włożyć na lawetę i przewieźć na miejsce, gdzie będziemy kontynuować nasze uroczystości. Módlmy się. Wszechmogący Boże i najlepszy Ojcze, Ty pozwalasz ludziom uprawiać ziemię i zbierać z niej obfite plony. Bądź uwielbiony za przyniesione tu owoce ziemi i prac rąk rolników i pobłogosław te wieńce żniw, owoc, warzywa i spraw, Panie, aby nikomu nie zabrakło w tym roku pożywienia. Wspomagaj swoją łaską wszystkich pracujących na roli i naucz nas dzielić się Twoimi darami z każdym, kto znajdzie się w niedostatku. Pozwól nam też korzystać z dóbr tej ziemi, abyśmy zasłużyli na uczestnictwo wiecznej radości w Twoim domu. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.